Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Jak już wiecie, posiadam HTC One już trzeci dzień, tak więc myślę, że przyszła pora na takie nakręcenie właśnie takich pierwszych wrażeń z użytkowania tego smartfona, więc zacznę od wykonania. Jak pewnie wszyscy wiedzą, no stoi ono na najwyższym poziomie. Bardzo mi się podoba to aluminium. Ogólnie przez takie zaokrąglenie tutaj tyłu tego smartfona po prostu jego chwyt w dłoni jest moim zdaniem bardzo komfortowy i nie ma się tu akurat do czego przyczepić. Do czego mógłbym się przyczepić, to do brudzącego się oczka aparatu. No tego nie miałem w SGS-ie, no tu się trochę to brudzi, więc tam często dosyć muszę to przecierać. Ogólnie bardzo mi się podobają ranty, co też podkreślają zawsze użytkownicy iPhone'ów, tak wiem. Bardzo mi się podobają tutaj te czarne ranty, bardzo ładnie jest to zrobione. Też nadaje takiego charakteru. Więc ogólnie wykonanie określiłbym nawet oceną, nie wiem, 6. No tak by trzeba było to ocenić, więc 6 w skali 6 to jest po prostu najlepsza by była ocena dla tego wykonania. Oczywiście możecie zauważyć, że mi się nie udało nakleić foliki dobrze, ale to już standard. Dobra, kolejnym aspektem działania tego smartfona no jest, że tak powiem, idealna prędkość działania. Mówię Wam, od trzeci dzień żadnego laga po prostu najmniejszego nie miałem. A już smartfon jest, wczoraj był aktualizowany do wersji 4.2.2 Androida oczywiście. Możecie tutaj zobaczyć 4.2.2. Jeszcze autofokus zrobiłem. O, jest 4.2.2. Tak więc jest to już najnowsza wersja oprogramowania. No i tak, prędkość działania, tak jak mówiłem, jest idealna. No mogę, załóżmy, nie wiem, Instagrama sobie odpalić, od razu możemy wyjść, już Gmaila tutaj, aparat, od razu możemy wyjść. Po prostu no, nie ma się tu do czego przyczepić. Moim zdaniem zarządzanie pamięcią RAM jest też dużo lepsze niż na przykład w Samsunga Galaxy. Tutaj w aplikacjach mamy pracujące, teraz nam się powinno to wczytać. I teraz z kilkoma otwartymi aplikacjami mam 708 zajętego miejsca z 1,5 giga, więc to nie jest to pełne 2 giga dostępne. Ale naprawdę zarządzanie tą pamięcią RAM to jest po prostu jest bardzo dobre. No kolejną sprawą to są słynne głośniki Boom Sound, no które są po prostu... Ja jak pierwszy raz włączyłem te głośniki, to myślałem, że mi się coś przesłyszało, tak na dobrą sprawę. Ale naprawdę no przez kilka minut no, szczęka mi opadła po prostu. No, byłem pod dużym wrażeniem. Więc tak, przygotowałem dla Was mój film. Tylko nie wiem, czy mi się teraz wczyta po moim Wi-Fi. Siemanko, ale możecie teraz posłuchać właśnie. Na moim kanale. Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, zmiany urządzenia. Tak więc oto jest przed nami. To nie jest też maksymalna głośność, więc naprawdę moim zdaniem te głośniki robią kolosalne wrażenie, jak patrząc na to, że to jest jednak smartfon, tak? Dobrze. Kolejną rzeczą jest moim zdaniem świetny ekran 1080p, no na którym no, nie dostrzeże się żadnego pikselka najmniejszego, więc o to nie ma co się martwić, ale podoba mi się też jedna rzecz, że po tylu latach używania przeze mnie Super AMOLED-a te kolory tutaj nie są tak przesycone, bo w Super AMOLEDzie jest to widoczne, że te kolory są przesycone, a tutaj są bardziej naturalne i to mi akurat bardziej mi to po prostu pasuje, że tak powiem. Więc to jak najbardziej na plus. Ekran ogólnie no jest po prostu świetny i tu się nie ma co dużo rozwodzić nad tym, po prostu jest świetnie. Dalej, nakładka HTC Sense. No wiadomo, no jedni ją lubią, inni nienawidzą, że tak powiem. No, zawsze jest coś takiego, że właśnie są zdania podzielone. Mi akurat ona bardzo przypadła do gustu. Ogólnie to przewijanie menu też jest bardzo dobre. Niektórzy mówią, że jest dostępna tylko siatka ikon 3x4, czyli taka, ale jest oczywiście tutaj, możecie zobaczyć w ustawieniach,
siatka ikon i 4x5 możemy sobie włączyć bez żadnego problemu. Więc to też wszystko ładnie działa, też nie ma się o co przyczepić. Mój ulubiony widget, po prostu zawsze go chciałem mieć na swoim telefonie. Taki właśnie oryginalny, też ta pogoda ogólnie jest bardzo fajnie wyświetlana. Teraz możecie zobaczyć, na przykład zachmurzenie. Więc no po prostu jest to taki, moim zdaniem ta nakładka jest bardzo dopracowana właśnie w takich szczegółach. Nawet mogę wam zobaczyć, jak wyglądał komunikat od rozładowanej baterii, coś takiego, więc to też jest bardzo dopracowane moim zdaniem. Co dalej? No o aparacie, no moim zdaniem nie jest to jakiś pic na wodę z tymi czterema tam ultrapikselami, że tak powiem, ale bardziej wam to przybliżę, ten cały aparat, w recenzji, to wiem na pewno, bo jeszcze muszę tego trochę potestować. I też z kolejnych rzeczy to na przykład w aktualizacji właśnie do 4.2.2, tak, wprowadzono, bo jak wiecie, jest to tylko przycisk wstecz i przycisk home, nie było klawisza opcji i nad tym dużo ludzi ubolewało, ponieważ w niektórych aplikacjach pojawił się tutaj taki czarny pasek, który zajmował część właśnie wyglądu tej aplikacji i po prostu no trzeba było jakoś to rozwiązać, tak? W HTC One X to właśnie zostało rozwiązane i tutaj zostało to podobnie rozwiązane. Są dwie opcje oczywiście włączenia. Ja wybrałem taką, że po prostu przez dłuższe przytrzymanie klawiszy Home wyświetla mi się po prostu klawisze, raczej no opcje mi się wyświetlają w aplikacjach po prostu, które to obsługują, a po prostu po jakby przeciągnięciu po przycisku Home Google Now mi się włącza, więc no jest to moim zdaniem odpowiednia konfiguracja, wszystko działa oczywiście bez najmniejszego problemu, więc myślę, że dzisiaj byłoby to na tyle z tego wszystkiego. Ogólnie jestem pod dużym wrażeniem prędkości działania, ponieważ no jak wiadomo Galaxy S z tym 1 GB no potrafił sobie solidnie przyciąć, że tak powiem. A tutaj no naprawdę jestem pod wrażeniem tej prędkości i wykonania po prostu. Wykonanie też moim zdaniem stoi na jak najwyższym poziomie po prostu, więc myślę, że dzisiaj starczy tych pierwszych wrażeń i oczywiście widzimy się w następnym odcinku i to już myślę, że będzie myślę, że w międzyczasie jeszcze jakąś recenzję jakiejś aplikacji zrobię, a potem myślę, że powinna się ukazać właśnie recenzja HTC One, więc dziękuję za obejrzenie. Jeśli spodobał Ci się ten film, oczywiście nie zapomnij dodać łapki w górę, a jeśli tego nie zrobiliście, oczywiście zasubskrybować mojego kanału, więc dzięki za obejrzenie, pozdrawiam Was, cześć!